Okej, tak szukam i szukam trochę drogi. I tutaj znalazłem jeszcze jedno pomieszczenie. Aha, nie podpaliłem. A, jeszcze jeden koktajl, proszę. Szkoda, że tych koktajlów nie można w całości wytwarzać. Bo teraz mam mały problem. Okej, tutaj jeszcze jesteś. Dobra, i to podpalmy. Co tutaj mamy? No nie jest to przejście, ale mamy kilka fantów i skarb jakiś. Sowiecki identyfikator wojskowy, przydziałowy. Nazwisko Jurij Ravdonikis. Na odwrocie identyfikatora wytłoczony jest napis skazany. Może był to obóz pracy po prostu. Dobra. Tutaj tak więcej chyba nic nie zrobimy. Ale parę rzeczy mnie zaciekawiło. Na pewno tutaj. Właśnie to. Że tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra. Okej, możemy się przedostać dalej w końcu. Niech troszkę tutaj pobłądziłem. Ups. Żeby nie spaść. Tu się udało. Wejdź w górę troszkę. Jeszcze wyżej trochę. Dobra. Tam coś jest. Tutaj mamy drewno. A z tyłu? No i jeszcze chyba surowce. Się uda. Dobra. A teraz po drabinie. Jeszcze na nią wskoczę. Do góry. Straciłem kontakt z oddziałem poszukiwawczym na dolnym poziomie. Rozumiem. Dam znać oddziałom z przodu, aby były gotowe. Widzisz jakiś ruch? Nie, ale mam stąd dobry widok. Dam znać, jeśli coś zobaczę bez odbioru. No, widok to ma niezły. Bez wątpienia. Po cichutku. Dobra. I tu nie spadnij. No okej. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Na razie nikogo nie widzę. Spróbujmy wejść tutaj. Tam była jeszcze jakaś drabina. A wiecie co? Chyba najpierw sobie sprawdzę tą drabinę, bo tutaj wygląda na to, że to jest tylko taka mała kładeczka, mały tarasik prowadzący w górę. Może coś znajdziemy przy okazji. Tutaj mamy jeszcze jakieś surowce chyba. Dobra. Tylko punkty doświadczenia. A tędy możemy sobie przejść dalej. Dobra, to były chyba po prostu dwie możliwości dostania się. A co tutaj? Element łuku. Jeszcze jeden element i będę mógł łuk bloczkowy sobie wykonać.
to już będzie, myślę, bardzo ciekawa broń. Dobra, jeden. Drugi i jeszcze jeden tam został. Jeszcze kogoś słyszę. Że wykonamy sobie ten koktajl. Kto tutaj jeszcze został? Tam są. Nie wiem, czy Lara tam dorzuci. Może sobie jeszcze trochę podejdę? Nie. Ups. Nie. Za późno. A gdzie z tymi granatami? Już mi stąd wynocha. Dobra. Chyba tak się nie dogadamy. A, amunicja. Dobra, w ten sposób lubię o wiele bardziej, jednak. Dobra, i tutaj sobie możemy zrobić jeszcze drogę na dół, ale to mi się wydaje, że wrócimy tutaj w przyszłości. Wtedy to się przyda. Dobra, tutaj nic, tutaj też nic. Czyli możemy iść dalej. Sobie jeszcze pozbieram to, co oni mieli przy sobie. Potrzebuję amunicję. Dobra, 15 sztuk. Czy to jest do... tak. Do pistoletu. Tutaj jeszcze jednego załatwiłem. O, i mamy chyba jakiś dziennik. Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać czerwonoarmistów, ale przewyższają nas liczebnie, mają lepszą broń i nieprzerwanie przysyłają tu kolejnych ludzi. Wielu z nas trafiło do niewoli, nie wyłączając mnie. Zmuszano nas do pracy w kopalniach we wnętrzu naszej własnej góry. Odkrycie naszej tajemnicy jest teraz tylko kwestią czasu. Gdy to nastąpi, musimy być przygotowani. No dobra. Jeszcze mam ciała. Tylko tak. Iść tędy, czy iść dołem? O, co tutaj mamy? Nie, to jest to samo pomieszczenie. Mogłem się... Tak? Tak, mogłem się po prostu tędy dostać. Dobra. Ty sobie możesz otworzyć tą szafę. Też oprócz chyba punktów doświadczenia nic innego nie dostanę. Dokładnie. I w górę. Na dół nie zamierzam już zjeżdżać. No. Tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze sobie sprawdzę dokładniej. Chyba tak. Tutaj będę mógł się chyba... Właśnie, na linię przedostać. Laro! Jesteś tam? Utknąłem, Laro! Musisz... Jacob! Szlak! Byłoby zbyt proste. Odblokowano łuk. Super. Gdzieś już słyszałem przeciwników. Z wykazów wynika, że Sowieci przechowywali najcenniejsze znaleziska w tym sejfie. Otwórzmy. To ma pani? Tak jest. Okej, okay, pozostali dwa. Ktoś mówił o sejfie? Spiszcie wszystkie artefakty, jakie znajdziecie. Wszystko to pochodzi z kopalni? Tak, w ostatnich raportach jest napisane, że wstrzymali operację, gdy tylko znaleźli to miejsce. Powstanie musiało wybuchnąć, bo
podczas zamieszania. To jest starożytne. Napisy nie są po rosyjsku. Masz pojęcie, skąd to pochodzi? Mieszanka greckiego i chyba mongolskiego. Ostrożnie, tylko zawiasy. To nie takie proste. Patrzcie, zespawali je. To trochę potrwa. Chcę zajrzeć do środka, zanim Konstantin tu się zjawi. Rozumiem, ale nie sprawia, aby metal topniał szybciej. W porządku. Sam wytłumaczysz się, czemu sejf nie jest otwarty. Co to było? Pięknie. Dwa strzały, trzy trupy. No, nieźle, nieźle. Dobra, tego sejfu chyba do niego nie dostaniemy raczej. Co jeszcze zbiorę? Surowce. No niestety. Ale ciekawe. Mogę jeszcze trochę amunicji? Mogę. 8 kul. Chyba więcej surowców. Nie, nie wezmę już. I co to jest za rura? Czasem to nie wybuchnie wszystko? Dobra, zgasło. Wyciek gazu. Okej. Koncentracja ognia. Dobra. Skoncentrowałem ogień na jego głowie. Okej. Mamy tutaj mały wyciek gazu, więc musimy się chyba troszkę pospieszyć. Bo tutaj... No właśnie, to miejsce zaraz spłonie. Tam jeszcze kogoś widziałem? Chyba padł. O, z karabinu też można niezłe hedy sadzić. Normalnie, co jest na konsoli? Chyba tędy teraz. Ha, wszystkiego na maksa mam. O! Dobra. No ja ciebie też. Potwierdzam, widzę cel. Zabić mnie. Teraz. Tak jest. Weź się. Otoczyliśmy ją. Wolałbym jednak... Aha, wiem, o co chodzi. Albo i nie. Nie rzucałem tutaj pełno granatów. A ja mam koktajle z kolei. Nie. Dobra. Ten spłonął na pewno i ja muszę się uleczyć szybko. A to mi nic za bardzo nie da. Dobra. Chyba jest... Jedynie co to mogę koktajl zrobić. I w ten sposób gościa podpalić. No dobra. No w poprzedniej części mogliśmy skontrować coś takiego, ale to była chyba dopiero jedna z umiejętności, więc to dopiero w przyszłości sobie może wykonamy. Na razie musimy iść dalej. Ej. Amunicji też full.
Jak właśnie ta sprawa z amunicją wygląda? Tu sobie mogę przeładować. Dobra, na razie sobie zostawię karabin. No i musimy znaleźć Jacoba, bo coś chyba nieprzyjemnego mu się mogło stać. Okej. Ciągle się ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy? Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia. Ta ścieżka zabierze nas przez górę. Moi ludzie korzystali z tych dróg, dopóki Sowieci nie przybyli i zaczęli kopać. Co oni tu znaleźli? Coś, co ich zaciekawiło. Użyli maszyn i ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej, wywiązując dużo szkód. Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt górniczy. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że już go nie ma. To komplikuje sprawy. W czym tkwi problem? Mamy opóźnienie. Przewody są zardzewiałe, ale myślę, że mogę je obejść. Prawie... Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Te maszyny... Szybko! Znajdź Sofię! Powiedz jej, że trójca jest tutaj! Dobra. Czyli... Jednak chyba to troszkę niebezpieczne. Co to w ogóle jest? Chodzi mi o to urządzenie po lewej stronie. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, przeżyliśmy, ale co z Jacobem? Jacob, Jacob, słyszysz mnie? Dobrze. Musimy się jakoś dostać na górę. Czekajcie! Chyba mogę... W porządku! Mogę przywrócić zasilanie do konsoli. Nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Musimy naprawić tę windę. Wiem! Chwila! Spróbuję czegoś. Dobra, wolałbym najpierw załatwić tego gościa. Tor wygląda na zardzewiały. Dobra, rozejść się. Znajdźcie coś do odblokowania windy. Tak jest. O! Zauważył mnie. A co on ma na sobie? Dobra, myślałem, że to jest jakiś miotacz ognia czy coś w tym stylu. Sobie... Nie mogę tak strzelać. Nie mam amunicji. Dobra. I on tu strasznie niemiło rzuca granaty. Okej. Chyba wszyscy. O. Czy to działa? Chyba troszkę nie za bardzo. Szlak by to. Co teraz? Teraz chyba jedynie... Co to... No właśnie, co teraz? Tam muszę się dostać.
Może sobie to przesuniemy. Żeby dostać się tam wyżej. Dobra. Teraz chyba możemy sobie tu wskoczyć bez problemu. O. Przyda się. Nóż bojowy. Dobra, mamy nowy sprzęt. Tutaj mamy jeszcze piórka. Przyciąganie liny. Przeciąganie liny. Właściwie. Okej, tutaj tego gościa zjęliśmy. Jeszcze to. Dobra. Mamy windę na dole, ale... To coś nam da? Możemy się wspiąć tędy. Po prostu. Ale za bardzo też nam to... nie otwiera zbyt dużo możliwości. Zobaczmy sobie stąd. To na pewno nie zrzuciliśmy bez powodu. Tego. O, tutaj mogę się złapać. Tylko co teraz? O, kamerę inaczej nie odwrócę. Dobra, wrócę sobie jeszcze w tamto miejsce. Gdzie byłem poprzednio. O, i tam mogę jeszcze coś zrobić. Sobie na górę troszkę. Troszkę tutaj wyżej. Tylko ja się tutaj tego nie złapię. Ha, szans nie ma. Dobra. Użyję sobie jeszcze instynktu i co my tu mamy? Tutaj coś mamy do zawieszenia. I może po prostu tak... O, lampa. Chyba nie interesuje za bardzo. Przynajmniej nie teraz. No nic. Z tym też nic nie zrobimy. Tutaj sobie raczej tego nie nacisnę. Może tu? Nie. Mogę sobie wejść tu i mogę sobie wejść tu. Ciekawe są, czy... Nie. A potem raczej nie wejdę, nie? Mi się tak wydaje. O! Ciekawostka. Nie wyglądało to jak ta powierzchnia, co właśnie mogę się po niej wspinać. No ale cóż, dobra, udało się przejść wyżej. Teraz troszkę w lewo i tutaj już się dostaniemy na ten trasik najwyższy. Okej. Okay. Winda już chyba nie działa. I tu jeszcze coś mamy. Towarzysze, w tym raporcie donosimy o wyjątkowym odkryciu, jakiego dokonaliśmy w górach w bazie Wolność. Robotnicy pracujący przy wydobyciu odkryli wielką jaskinię, a w niej niesamowite ruiny i różne przedmioty, niepodobne do niczego, co widzieliśmy w naszej ojczyźnie. Po dokonaniu tego odkrycia u robotników zwerbowanych spośród ludności tubylczej zauważyliśmy wzburzenie. Najwyraźniej wiedzą coś o tych ruinach. Od teraz robotnicy będą pracować przez całą dobę, ponieważ jesteśmy przekonani, że możemy odkryć coś jeszcze bardziej niezwykłego. Okej. To tym bardziej robotnicy będą z tego niezadowoleni. O, dalej nic nie mogę zebrać. Zaginionego miasta? Monety. Aha. Dobra. Mały włos. No nie, o taki mały.
Dobra. Jesteśmy przy obozie. Znów jesteśmy rozdzieleni. Mam nadzieję, że Jacob żyje. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje. Ot cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo jestem pełna nadziei. Wszędzie wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta proroka. Co jeszcze jest prawdą? Boskie źródło. Czy ono naprawdę tu jest? Patrzę sobie teraz na te umiejętności, które tutaj mogę jeszcze... które mogę się nauczyć. Finezja. Na razie to jest tylko zwiększenie punktów doświadczenia. Tutaj też za bardzo nie narzekałem w sumie na to. Na brak amunicji. Dobra, weźmy sobie to. Śmiercionośny unik. Szermierka. Zabójczy atak z góry. I to sobie zrobimy. Jeszcze przejdę sobie w broń. Co my tutaj nowego możemy sobie zrobić? Bardzo fajnie mi się strzela z pistoletu, więc myślę, że pistolet sobie ulepszę. Szybkostrzelność. Szybkość przeładowania. Maksymalna ilość amunicji to na pewno się przyda. I to sobie wezmę. Dobra. No cóż, chodźmy dalej. Mam jeszcze jakiś fresk, o. Ten fresk przedstawia kazanie proroka w Konstantynopolu. Grecki. Prawie mamy następny poziom. Niesamowite. To jest pod ziemią? O nie. Tak. I próbują się tam jakoś siłą dostać. Anna chyba miała rację co do zaginionego miasta. Źródło musi być gdzieś tutaj. Dobra. No ten granat dymny mi nie pomógł. Oj, bardzo mi nie pomógł. Dobra. Za bardzo wyszedłem sobie, ale skutek myślę, że był dobry. Tu sobie pozbieram jeszcze amunicję, bo trochę jej straciłem, ale tych granatów dymnych to chyba nie będę w przyszłości używać. Coś tu było? Tutaj mamy amunicję. No i dobra. Mamy jeszcze jakieś freski. Ciekawe, czy Lara będzie mogła to jakoś odczytać, ale raczej wygląda na to, że nie. To jeszcze chyba piórka. Tego gościa możemy przeszukać. I możemy sobie iść dalej. Okej, tu mam jeszcze skrzynię. Sobie ją od razu otworzę. Narzędzie rzemieślnicze. Okej, fajnie. Będą nowe ulepszenia dostępne teraz w obozie. A tu mamy jeszcze drewno. I tutaj coś zepsułem.
więc mogę się chyba przedostać dalej. Tak? Ej, nie w tą stronę. Chciałem tak sobie popatrzeć. Tylko... Dobra, tu mogę już sobie spokojnie zejść. Tam na razie... Coś tam jest. Tylko czy ja mogę się teraz przedostać przez tą bramę? Ktoś już próbował przez nie przejść. Ej, próbował, ale coś mu chyba nie wyszło. Dobra, więc chyba to jest jedyna droga. To sobie teraz tędy przejdziemy. Tylko żeby to nie spadło. Ops. W którą stronę teraz? W lewo. Nawet nie próbuj. Okej. Udało się... nie spaść. Tutaj chyba będziemy mogli zaczepić sobie linę tego wagonika. Tak? Dobra. To jest chyba wagonik. Nie. Tak łatwo chyba nie pójdzie. Na razie będziemy musieli sobie przepchnąć to. Dobra. Teraz dopiero ten wagonik. Okej. Chyba wiem, co już Lara kombinuje, ale... Czy jej to wyjdzie? No nie, dobra, puść to. Puść. A teraz... Nie rozumiem trochę tego. Czemu? Nie, wciągnij to. Dobrze to było. Już zaczynam kciuk trochę boleć od tego obracania. Dobra. Y. No i właśnie o to chodziło. Nie do końca. Ale tak. Mamy bramę chyba już otwartą. Tylko jak się tam teraz przedostać do niej, to już jest inny problem. No. Sprawdzę sobie tutaj jeszcze. Okej, tutaj mamy jakieś przejście. Tutaj tylko światło. Oczywiście nic sobie nie wezmę. I obchodzimy to całe. No, dobra, na dół. Bez problemu. Tutaj mam jeszcze jakieś grzybki, których sobie nie podniosę. O! Się tak myślałem, że coś już za cicho się zrobiło. Dobra. No jest. Łuk jednak się tutaj niezbyt dobrze spisuje, bo za długo trwa naciągnięcie cięciwy. No gin! Dobra. Ogień osłonowy, tak? No i wiercej was tutaj. Potrzebny ogień osłonowy!
A, to nie wyszło. Ulecz się. Dobra, dobra, tylko żeby nie obrywać od tych granatów. Okej. Nie, nie. Dobra, jeszcze jeden, tylko najpierw apteczka. Dobra, padł. Już myślałem, że tego nie przeżyję. Dobra, wszystko sobie teraz przeszukać. Dobra. Amunicja. I tutaj chyba jeszcze coś było. Tak. I już mam full. Okej. I co teraz? Teraz rozumiem. Podążając za tymi wskazówkami. Zaktualizowano mapę. Chociaż nie wiem, czy ja mam chęć teraz szukać tych monet. Raczej sobie to odpuszczę. O, i teraz tutaj muszę się przedostać. A. Nie zauważyłem tego X-a. Dobra, to jeszcze raz. Okej. To już niżej nie zobaczę. No cóż.